Szanowni Państwo, otwieram 75. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, otwieram 71. sesję Rady Miasta Krakowa w dniu dzisiejszym, środa 10 kwietnia 2013 roku. Serdecznie witam panie i panów radnych. Witam panią prezydent. Szanowni Państwo, w dzisiejszej sesji udział biorą uczniowie krakowskich szkół uczestniczących w programach z zakresu edukacji samorządowej, której realizatorem jest Centrum Młodzieży imieniem doktora Henryka Jordana. Serdecznie witam uczniów gimnazjów nr 5, 20, 37 i 22 oraz uczniów 4 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki. Serdecznie Państwa witam. Tak. Nie działa, no nie właśnie, tak. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym stwierdzam nieobecność usprawiedliwioną następujących radnych, którzy są na delegacji. Pana Bogusława Kośmidera, Sławimira Ptaszkiewicza, Janusza Chwajoła, Bolesława Kosiora oraz Pawła Komarowicza, którzy są na delegacji w Moskwie. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej Radzie. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności. Czy wszyscy Państwo już potwierdziliście swoją obecność? To wszystko, tak? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo radni, dzień dzisiejszy, 10 kwietnia, jest dniem szczególnym. Nie słyszę samą siebie. Szanowni Państwo, pana przewodniczącego proszę o ciszę. Szanowni Państwo, 10 kwietnia to znacząca data dla wszystkich Polaków. Szanowni Państwo, bardzo mi trudno czytać ten istotny komunikat w hałasie. Bardzo bym prosiła wszystkich Państwa o ciszę. 10 kwietnia to znacząca data dla wszystkich Polaków. Pamiętamy bowiem o dramatycznym wydarzeniu, które miało miejsce 3 lata temu. W katastrofie smoleńskiej zginęli wspaniali, odważni i oddani ojczyźnie ludzie. Wśród nich znalazło się 9 obywateli i obywatelek Krakowa. Prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie i honorowy obywatel miasta Krakowa, ministrowie, parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele wojska i rodzin katyńskich. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o minutę ciszy uczczącą pamięć dla ojczyzny i cierpienia osieroconych rodzin. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, niestety dzień dzisiejszy również kojarzy się z bardzo przykrą informacją drugą. W poniedziałek 8 kwietnia po długiej ciężkiej chorobie zmarła baronowa Margaret Thatcher, wieloletnia premier Wielkiej Brytanii, minister edukacji, parlamentarzystka, szefowa partii konserwatywnej, prawnik i chemik, polityk o wielkich zasługach w walce z komunizmem. I to jest ważna informacja, honorowa obywatelka społecznego miasta Krakowa od 1991 roku. Poprzez minutę ciszy oddajmy hołd tej niezwykłej kobiecie, której wpływ na ogólnopolską historię jest trudno przecenić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania 71. sesji Rady Miasta Krakowa. Informuję Państwa radnych, że stenogram i protokół z 69. sesji posiedzenia z 13 marca jest do wglądu w Kancelarii Rady Miasta Krakowa, pokój 201. Chciałam się zapytać, czy do protokołu 68. sesji posiedzenia z 27 marca są uwagi? Nie widzę. Protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu też swojej interpelacji na piśmie zgodnie z paragrafem 44 ust. 7 punkt 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tej chwili wygłoszę informacje międzysesyjne.
Szanowni Państwo Radni, uprzejmie informuję, że do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa wpłynęły następujące pisma. W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego względem uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 roku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Krakowie Osiedle Szkolne 27, Wojewoda Małopolski zawiadamia, iż odstępuje od dalszych czynności nadzorczych. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały nr 69/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Do ostatniej informacji na 70. sesję Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku wpłynęło 6 skarg. Skarga ta będzie przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, która zadecyduje o sposobie jej dalszego procedowania. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. Druk nr 1209, druk nr 1210, druk nr 1216, druk nr 1215. Informuję Państwa, iż na podstawie paragrafu 34 ustęp 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, czyli 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji. Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie 2 czytań. Porządek obrad 70. sesji Rady został ustalony przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Informuję Państwa Radnych, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Krakowa według druków następujących. Druk nr 1213. Likwidacja jednostki budżetowej Gimnazjum nr 50 w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. Druk nr 1214, rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących nr 16, osiedle Niepodległości 19 oraz likwidacja szkół wchodzących w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 16 w Krakowie. Druk nr 1215, emisji obligacji komunalnych zwanych 6. pożyczką stołecznego krakowskiego miasta Krakowa. Druk nr 1216, zmiana uchwały nr 80/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Kraków z późniejszymi zmianami. Druk nr 1217, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczący zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 700, 750, 853, 854 i 900 oraz zmiany w planie dochodów w udziale 852 i w planie wydatków w działach 700 i 900. Szanowni Państwo, następuje druk nr 1218. Zmiana uchwały nr 83/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planie przychodów. Szanowni Państwo, czy prezydent, komisja lub grupa 5 radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta? Bardzo proszę, pan sekretarz miasta. Szanowni Państwo, składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 229/11 z dnia 6 lipca 2011 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. To jest druk 1005. Do tego projektu wpłynęły obszerne w formie i istotne w treści poprawki. Zachodzi konieczność pogłębionej analizy tego zagadnienia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy grupa, bardzo proszę, pan radny Stawowy. Pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowni państwo, chciałbym wprowadzić, poprosić o wprowadzenie w imieniu klubu radnych projektu uchwały w sprawie podziału gminy miejskiej Kraków na sektory celem przeprowadzenia przetargów na odbiór odpadów komunalnych. W projekcie uchwały jest sektorów 7, jest przygotowana też już autopoprawka do tego, która wynika m.in. z opinii prawnej i z następnych analiz, o tym będę mówił w czasie prezentacji projektu uchwały. Jednocześnie chciałem zasygnalizować, że w związku ze spotkaniami, które odbywały się w międzyczasie, między sesją, na której były głosowane projekty uchwał dotyczących gospodarki odpadami, a dniem dzisiejszym wyszło kilka nowych informacji dotyczących błędów w deklaracjach, pewnych kwestii formalnych, które później będziemy chcieli w ciągu dnia wprowadzić w formie uchwał korygujących. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest druk numer 1200. Tak? Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś z państwa zgłasza propozycję zmiany porządku obrad? Bardzo dziękuję. W związku z tym musimy głosować w tej chwili. Wniosek zgłoszony przez pana sekretarza 1005. Szanowni państwo, czy jest głos za, przeciw w mniejszej sprawie? W związku z tym, szanowni państwo, przypominam, głosujemy druk 1005 zgłoszony przez pana sekretarza. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Czy wszyscy państwo oddaliście już głos? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Przewodniczący, proszę o wynik. Głosów za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0, obecnych podczas głosowania 23. Wniosek został przyjęty. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do rozszerzenia porządku obrad o druk 1205. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Uprzejmie proszę, przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Szanowni państwo, głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o wydruk. Szanowni państwo, według statutu... Proszę? Ale na jakiej zasadzie? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, bo na sali nie ma kworum ewidentnie. W związku z tym ja zgłaszam wniosek o reasumpcję głosowania, dlatego że tu część osób zgłasza awarię sprzętu. Pani przewodnicząca, szanowni radni, jest kworum, bo stwierdza się, czy kworum jest, nie zawsze się głosowanie musi wychodzić na 25. Jest również w statucie naszym, że musi być bezwzględna większość, czyli 22, czyli projekt nie wszedł pod obrady. 17, ale stwierdzam kworum na sali. Pani przewodnicząca ma prawo stwierdzić kworum na sali. Bardzo proszę. Szanowni państwo, szanowna pani prezydent, szanowna pani przewodnicząca, w związku z wizualną obecnością niektórych osób na sali, ja zgłaszam wniosek o sprawdzenie listy obecności i następnie podtrzymuję wniosek mojego przewodniczącego klubu o reasumpcję głosowania. Dziękuję. Szanowni państwo, proszę się przygotować do sprawdzania obecności. Szanowni państwo, ja zarządzam sprawdzenie obecności na sali i ponieważ nie stwierdziłam obecności kworum przed głosowaniem, w związku z tym, co ja mam? Proszę przygotować pisemny wniosek w takim razie przez pana radnego.
Proszę przygotować przyjemny wniosek. Pani przewodnicząca, proszę o 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, w niniejszej sytuacji ogłaszam 5 minut przerwy. Musimy się uporządkować tutaj, żeby procedować dalej. Dziękuję. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Jeżeli macie ważne sprawy do przedyskutowania, proszę iść do foyer. Pan Hawranek zajmie miejsce. Pogodnie nie słyszy. Szanowni Państwo, wprowadzamy argument świnki. Płacicie karę i pan Hawranek płaci pierwszy. Nie, przepraszam, nie Hawranek, pan Marek Hohenauer, przepraszam. Przepraszam cię, pan Marek Hohenauer. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Zarządzam sprawdzanie obecności. Uprzejmie proszę przygotować listę. Marek, proszę uiścić na śwince. To się akurat przyda wszystkim. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o sprawdzenie obecności. Wszyscy się podpisujemy. Już sygnał był przed chwilą i jeżeli ktoś nie przyszedł, to trudno. Sygnały były nawet dwa. Państwo wiedzieliście o tym, że zaczynamy procedować. Uprzejmie proszę przyciskać przycisk obecności, Szanowni Państwo. Czy to już jest wszystko? Bardzo dziękuję. Proszę pokazać listy. Jeszcze pani Basara zmierza i będzie podpisywała. Jest obecna, tak? Pani Maliszewska jest obecna, widzę. Tak? Szanowni Państwo, w tej chwili przechodzimy do dalszego elementu sesji. Proszę? Fedorowicz był siedzi, a jakby go nie było. Jest obecny. Proszę zapisać obecność panu Fedorowiczowi.